W czwartej rundzie Radosław Wojtaszek po raz kolejny zmierzył się z. Richardem Raportem, tym razem czarnymi. Bardzo ważna runda, ponieważ raport najwyżej notowany zawodnik w grupie Wojtaszka. Także, no, tutaj, walka o pierwsze miejsce wkracza w decydującą fazę. Nastąpiło D4, Skoczek F6, C4, E6. No i tutaj węgierski arcymistrz podejrzał prawdopodobnie u Polaka rodaka Jana Krzysztofa Dudy. Goniec F4 w trzecim posunięciu. No i zdecydował się to tutaj zagrać. Duda zastosował to posunięcie niedawno na Tata Steel w partii z Jesipienką. I tam Jesipienka podjął taką bardzo sprytną decyzję czarnymi, no bo zagrał goniec b4, szach i d6 z planem przeprowadzenia e5. I w tej konfiguracji, kiedy czarny rzeczywiście nastawia się do zagrania e5 no to ten koniec na f4 stoi podejrzanie, no bo ten pion wejdzie jeszcze z tempem, więc tylko gorzej. Tutaj wiadoma kwestia, nie należy się na ten moment obawiać hetman a4, bo jest skoczek c6 i goniec jest broniony, a d5 nic nie daje, bo czarny ma pole d5 kompletnie pod kontrolą. Także to jest wszystko Git. Natomiast tutaj Wojtaszek się zamyślił na chwilę i zdecydował się zagrać posunięcie D5, co jest też bardzo logicznym, bardzo spoko podejściem. Nie wiem, czy Wojtaszek miał to zaplanowane, czy sobie stwierdził, że najpewniej raport się przygotował właśnie na to, co poszło w partii Dudy. No bo wiadomo, zawodnicy na tym poziomie śledzą wszystkie partie. W sensie wszystkie, wszystkie partie z jakichś poważniejszych turniejów, żeby tam podłapywać nowe idee, czy też podbierać nowe idee konkurentów. No dobrze więc w partii tutaj nastąpiło CDED i po prostu E3. Czyli mamy taką strukturę karlsbacką po C6, typowy gambit hetmański. Także to widzieliśmy już milion razy. No i teraz pojawia się pytanie, czy ten goniec na F4 to jest na plus, czy to jest na minus. Ponieważ zazwyczaj te struktury powstają w takiej konfiguracji. I biały gra E3. Natomiast tutaj już biały się zadeklarował z tym gońcem, że on stoi na f4. Wydaje mi się, że jednak jest to minus, no bo jeżeli mielibyśmy do wyboru w tej pozycji, że możemy mieć gońca na g5 albo na f4, no to wydaje mi się, że jednoznacznie na g5 jest lepiej, bo ten gońc przeszkadza czarnemu. A stojąc na f4, okej, okay, potencjalnie jakiś atak może tutaj być, no ale czarny w razie potrzeby zawsze przecież zagra c6, więc nic konkretnego tutaj nie ma. Więc nie to, że jest to jakiś wielki dramat, ale na pewno nie jest to jakieś wzmocnienie. Więc raport tutaj chciał zaskoczyć Wojtaszka, ale nic strasznego z tego zaskoczenia nie wyszło. Tutaj w partii Wojtaszek zagrał goniec d6, Goniec F5 też jest ciekawą ideą, no bo wiadomym jest, że biały będzie chciał zagrać goniec D3, skoczek C3 no i wtedy z, z tym gońcem tak nie do końca wiadomo, co zrobić, bo na F5 nie będzie mógł wejść, na G4 to będzie dalej poganiany, no a B6 goniec B7 jest możliwe, no ale jednak ten goniec bije wtedy w swojego pionka, więc tak. Mm, Wydawałoby się to bardzo logiczne. I rzeczywiście okazuje się, że goniec F5 można zagrać, choć tutaj sytuacja niesamowicie się komplikuje. Hetman B3, czyli biały natychmiastowo chce wykorzystać to, że pionek B7 jest teraz osłabiony, no bo goniec już go nie broni. No, i teraz B6. No to wiadomo, skandalicznie słabe, gdyż tutaj białe pola się niesamowicie osłabiają. Natomiast najlepszą obroną jest atak. I tutaj okazuje się, że jeżeli biały zakosi tego pionka, to skoczek B4. I to jeszcze nie jest koniec zabawy, bo goniec B5 szach, trzeba goniec D7. Bicie trzeba zbić skoczkiem. Hetmanem nie można, no bo Hetman musi bronić wieżę. No, i teraz grożą widły. I nie ma dobrego rozwiązania tego problemu. Trzeba król D1, no a wtedy wieża B8, wieża C8, no i po odejściu gońca skoczek C2 z przyjemną przewagą, no bo wiadomo czarny zgarnie na A1, więc tutaj trzeba by grać A3 z ideą, że wybicie, wybicie, no ale skoczek pakuje się na D3. I teraz za to grozi bicie na F2, więc biały może obronić, no ale teraz czarny odzyskuje jednego pionka, a jeszcze ma bardzo dużo aktywności. Zaraz skoczek wpakuje się na E4. Przykładowo, jeżeli chodzi o skoczek C3, żeby zabezpieczyć pole E4, no to wchodzi go nic bije A3 i zbić nie można, bo widły. Także Mega mega chory wariant, i tak podejrzewam, że najprawdopodobniej no bo to zawsze zgaduj z gadula ale najprawdopodobniej coś takiego sobie raport tutaj przygotował, że, że właśnie Wojtaszek, jak pójdzie na taki naturalny ruch w stylu gonie f 5 no to wtedy wychodzą jakieś turbo, turbo komplikacje, które stokwisz bez problemu policzy, no ale człowiek przy partii, no to jednak te 15 ruchów do przodu. Może mieć kłopoty, żeby wszystko tam dokładnie wypatrzeć. Więc prawdopodobnie takie było przygotowanie. No a Wojtaszek stwierdził, że nie będzie tutaj szedł na jakąś zadymkę, nie będzie sobie tutaj utrudniał życia. Goniec D6 Prosta, a skutecznie, naturalny rozwój. Nastąpiła wymiana. Goniec D3, czarny zrobił roszadę i goniec G4. Czyli ten goniec, w razie co będzie chciał przejść na G6, żeby się wymienić. Lub też po skoczku E2, po prostu można zbić, bo biały chciałby zagrać F3, skoczek F4. F3 tak czy siak jest przydatne do zajmowania centrum, więc od razu można się tego skoczka pozbyć. C6, mega zdrowa pozycja. Czarny zagra wieża E8 albo wieża AE8 wpakuje skoczka na E4, F5, F4. No i tutaj akcja na skrzydle królewskim się rozwija, też skoczek G4 już można mieć na uwadze, więc to jest wszystko super. Więc tutaj raport oczywiście miał świadomość, że jeżeli pogra tak miękko, no to wtedy Wojtaszek zakończy rozwój, i nie będzie miał na co narzekać. No więc Hetman B3 z atakiem na B7. I tutaj nastąpiło skoczek BD7. Jeżeli pionek zostanie zbity, no to tutaj prosta sprawa. Ponieważ wieża B8, i jeżeli Hetman A6. To wymianka, i czarny odbija na B2. Więc jest to taki bardzo typowy motyw, oddawanie tego pionka B7. Natomiast jeżeli biały zdecydowałby się zbić pionka A7 jeszcze, no to się zabawa kończy dla niego w smutny sposób, bo traci hetman. To też dosyć typowy motyw, wa warto go mieć tą wadę. Partii H3. I tutaj była trudna decyzja przed Wojtaszkiem do podjęcia. Czy odejść gońcem na H5? planem goniec g6 i pozbycie się gońca z d3, czy też lepiej jest odejść na e6, gdzie ten goniec jest pasywniejszy, ale biały nie rozkręca swojej akcji. W partii Wojtaszek zdecydował się na goniec e6, po goniec h5 wchodzi tutaj g4 i w tej konfiguracji rzeczywiście biały stwarza realną presję. Przede wszystkim na pionka d5. I czarny owszem odzyska materiał, y, czyli pionka G5, natomiast y, taka końcówka no, nie jest za dobra. No bo leci na C7, wieża C8, skoczek D5. No okej, okay, ta wieża się zaktywizuje, ale wieża B1 biały ma central, centralne piony, y, zaraz będzie y, kończył rozwój. Y, tę wieżę bez problemu wygoni. Taka bardzo podejrzana sytuacja. Choć potencjalnie ta aktywność wygląda nieźle. Można by też trochę wzmocnić ten pomysł i zagrać Hetman B4 z zamysłem bicia na B2. No, jednak, co by nie było, król jest jeszcze w centrum. Natomiast tutaj przechodzimy do takiej końcówki. No i ponownie biały pionami zajmuje centrum, więc skoczki czarnego nie będą miały żadnych fajnych placówek. Więc końcówka ogólnie w granicach równowagi. Natomiast znacznie przyjemniej będzie to grać białymi. Więc w partii goniec E6. Co ponownie prowadzi do trochę lepszej pozycji białego, natomiast Wojtaszek najpewniej uznał, że tutaj łatwiej będzie się bronić. I raport kontynuuje rozwój, czarny c5, czyli szuka kontry, hetman a3, bardzo złośliwe związanie, no to wieża fc8, roszada i hetman f8. Więc tutaj wyszła sytuacja z izolowanym wolnym pionkiem, z izolowanym centralnym pionkiem. Co jest właśnie tym delikatnym problemem? To jest ta jedyna różnica, ta nierównowaga w tej pozycji. Więc problem jest taki, że czarny nie ma jakiegoś prostego planu na atakowanie. W sensie izolowany pionek ma swoje plusy. Albo no kontroluje więcej pól w centrum, więcej przestrzeni i tak dalej. Natomiast to wszystko będzie atutem pod warunkiem, że czarny ma dużo aktywnych figur. A tutaj nie ma dużo aktywnych figur, więc aktywności zbytnio nie ma. No a słabość jednak jest. Więc w tej konfiguracji pionek D5 jest problemem bardziej niż atutem. Natomiast Wojtaszek. Zawodnik bardzo solidny, bronił się tutaj świetnie. Inna sprawa, że raport też zaczął wydziwiać. Nastąpiło skoczek E2, to jest wszystko ok. Chce sobie ewentualnie wrzucić skoczka na D4, więc czarny goniec D7 od razu odszedł, żeby ten goniec nie był atakowany, a też czarny chciałby się czaić na pole B5, żeby tego gońca wymienić albo zaktywizować. W partii skoczek FD4. No to czarny upraszcza tutaj pozycję, skoczek E6. Propozycja wymiany Hetmanów została odrzucona i wieża C7 zabezpiecza pionka B7, przygotowuje wieża C8. Partii wieża AD1 i teraz, teraz dzieją się dziwne rzeczy. Mianowicie, zobaczcie, co tutaj raport zrobił. Wieża AD1 posła wymiana, wieża AC8A3. Wojtaszek zaktywizował sobie Hetmana. Skoczek e2, a6, skoczek d4, wieża a1. O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia. <laughs> Naprawdę, to, to... analizując tę partię na żywo z Miłoszem próbowaliśmy ustalić, co poeta miał na myśli. Teraz, jak przygotowywałem do tego nagrania, też myślałem nad tym, o co tu może chodzić. Absolutnie nie mam pojęcia. No, wieża D1, skoczek E2, żeby zagrać skoczek D4 i wieża A1. No, wydaje mi się, że jeżeli coś takiego zagrałby jakiś, e, jakiś junior, no to trenera by dostał po prostu po głowie. No ale że zagrał to gość 2763, no to zastanawiamy się o co tutaj chodzi. Nie wiem, wydaje mi się to po prostu głupie. E... Faktem też pewnym jest to, że raport tutaj ma taką pozycję, w której nie musi się śpieszyć. W sensie czarny nie ma jakiegoś swojego planu gry, nie ma tutaj jakiegoś swojego ataku, może tylko reagować na te zagrywki oponenta, no ale okej, okay, no. To, to jest pewien wyznacznik, że biały może sobie na trochę więcej pozwolić, no ale nie jest tak, że może stracić cztery ruchy i że dalej będzie ok. No jednak cztery ruchy to bardzo dużo. No i tutaj zobaczmy jak się to potoczyło dalej. No bo Wojtaszek się po prostu zaktywizował, a6 z całą pewnością jest atutem, pole b5 zabezpieczone, w razie co b5 się można rozpędzać, albo go z b5, żeby pozbyć się tego beznadziejnego gońca, Także z całą pewnością na plus, no i też Hetman na A5 stoi znacznie aktywniej niż na F8, więc to też jest atut czarnego. Chociażby wieża D2 grać nie można, żeby się zdwoić na linii D i atakować pionka D5. Właśnie my się zastanawialiśmy, że tutaj najpewniej jakieś wieża D2 nastąpi, a skoczek E2 to po to, żeby mieć posunięcie skoczek C3. Natomiast ten pomysł szybko upadł ze względu na goniec zbije H3 i D4. I nagle się okazuje, że po ED Hetman G5. I są tutaj problemy. Także taka ciekawa, ciekawa sztuczka. A jeżeli ten skoczek odszedłby jakoś pasywnie, no to wiadomo, że leci wieża, więc jedyne odejście to na B1. No ale za to król jest bardzo osłabiony. Więc może czegoś takiego się tutaj raport obawiał. Naprawdę ciężko mi, ciężko mi jest tutaj ustalić, co, co poeta miał na myśli, bo skoczek E2, żeby skoczek D4 absolutnie nie. Przerasta. Tak trochę na siłę star staraliśmy się tutaj znaleźć jakieś uzasadnienie, ale chyba koniec końców to po prostu było. Było głupie. No dobra, więc skoczek d4, hetman a5, wieża a1. No to Wojtaszek zrobił sobie furtkę dla króla. Choć g6 było troszeczkę dokładniejsze, no bo jednak przeciwnik nie ma czarnopolowego gońca, więc można sobie na to pozwolić. No ale dobra, h6 jest ok. No i tutaj raport zagrał hetman b4. Teraz przeszedł do takiej końcówki, no, która raczej jest prosta do obrony. W partii król f8, g4... No to Wojtaszek się zaktywizował, wie, że FD1, H5. To jest pouczający moment. Pamiętajcie o tym, że im mniej pionków na szachownicy, tym większe tendencje remisowe. Więc kiedy się bronimy, no to zazwyczaj dobrze jest wymieniać pionki. Wtedy zawsze za ostatniego pionka można nawet oddać figurę i będzie remis. partii król G2, HGHG i tutaj w sumie był... Był taki ostatni skomplikowany moment. Wojtaszek zagrał skoczek D6, żeby przestawić skoczka na C4, żeby go zaktywizować. Natomiast była jeszcze opcja goniec bije G4. I po F3 goniec H5. I tutaj leci forsowny, ciekawy wariant. Fe, goniec D1 wieża D1, De, goniec bije wieża E8. No i jeżeli czarny zbije na E3, no to wtedy, wtedy jest wieża i dwa pionki za dwie lekkie figury, gdzie tutaj te dwa połączone wolne pionki będą szły. Akcja na obu skrzydłach wieże powinny radzić sobie lepiej, więc król F3, jedyna obrona, no i wydaje się, że wieża E7 i koniec. No teraz już goniec musi odejść, no i czarny zgarnia na E3 z fajną przewagą. Ale na koniec jest posunięcie wieża H1. I teraz po wieża B4 jest szach, bicie, bicie, król bije E4. Ale to jeszcze nie koniec, no bo po wieża H1 można zagrać król G8. I teraz wieża H8 nie ma. Natomiast jest już wieża H4. No i tutaj końcówka wychodzi taka, która obiektywnie jest, jest równa. Natomiast dwiema lekkimi figurami zazwyczaj się grał łatwiej w, taki, w takich sytuacjach, ponieważ wieże czarnego nie mają łatwo, żeby wkroczyć jakoś do obozu przeciwnika, żeby po drugiej linii poatakować te piony. Więc można było tak zagrać, ale chyba Wojtaszek podjął praktyczniejszą decyzję, grając skoczek D6. W partii goniec E2 skoczek się zaktywizował, przeszedł sobie na E5. Wieża teraz wjechała, B5, no to Wojtaszek wymienia. No i tutaj się sytuacja bardzo mocno uprościła. Wieża bije B3, no i ta, taką pozycję to bez problemu Wojtaszek wybronił. Wieża C3, wieża F4 na pionka, więc czarny obronił. No i teraz wieża C7, szantaż wymianowy. Finalnie biały musiał wymienić, żeby coś pograć na wygraną. No, i teraz pionek B. Prawdę powiedziawszy, nawet bez tego pionka B bym się zastanawiał, czy to będzie do wygrania. Natomiast z tym dodatkowym pionkiem, no to z całą pewnością jest tu wszystko w jak najlepszym porządku. No i ta wieżówka to już łatwy rejs. Król E7, Król D7, Król G4. No i teraz najważniejsza zasada wieżówkowa: wieża musi być aktywna. Wieża C1, Król F4. No i tutaj Król. Nie ma po prostu jak przejść. No a wieża ciągle musi bronić pionka. No i tutaj za parę posunięć się już panowie na remis zgodzili. Także cóż, Wojtaszek tutaj w pierwszej rundzie rozgromił raporta Białymi. W rewanżowym spotkaniu zremisował, także super. I aktualnie jest na dzielonym pierwszym miejscu w grupie. Ma 2,5 oraz Fiedosejew ma też 2,5. No i dzisiaj decydujące starcie, ponieważ Wojtaszek gra Białymi z Fiedosejewem. Od 15, 9 lutego to nagrywam. No i cóż, zwycięzca bierze wszystko. Przy remisie też powinno być dobrze dla Wojtaszka, bo Wojtaszek w ostatniej rundzie gra z Oparinem, teoretycznie najsłabszym w grupie, a Fiedosejew gra z... Z raportem teoretycznie najlepszym w grupie. Także Wojtaszek jest na naprawdę dobrej pozycji, żeby wyjść z grupy. No a jak się to potoczy, zobaczymy. No i na koniec jeszcze pewna dziwna ciekawostka w sensie, kurde, to nie wiem nawet jak to opisać, ale powiedzmy, że jest to skandal szachowy, którego jeszcze nie było. Jakbym myślał 100 lat, co by tutaj w szachach odwalić. Do czegoś takiego bym nie wymyślił. 100%. Otóż ktoś przez ponad 10 lat, pierwszy przypadek 2009 rok, ostatni przypadek 2021 rok, ktoś wysyłał listy zawodniczkom z czołówki Rosji. W których to listach były erotyczne zdjęcia oraz zużyte prezerwatywy. Także, XD. I zostało przeprowadzone duże śledztwo. A z czego to śledztwo się wzięło? Ponieważ wszystkie te zawodniczki, które dostawały te listy, jedna rekordzistka chyba dostała tak, 15 takich listów dostała, no to wszystkie te zawodniczki myślały, że to jakiś odosobniony przypadek. I wszystko. Wyszło, wyszło na światło dzienne podczas Fide Grand Prix w, w Rydze, ponieważ ten ktoś zaczął wysyłać te listy do hotelu, gdzie turniej się odbywał. No i w ten sposób te zawodniczki się zorientowały, że to nie jest odosobniony przypadek tylko że dużo tych zawodniczek tego typu prezenty dostaje. No i teraz zostało właśnie rozpoczęte śledztwo. W Rosji było to już zgłaszane wcześniej, natomiast policja zbytnio tego nie ruszyła. Natomiast podczas tego Fide Grand Prix na łotwie wtedy rzeczywiście zostało to zgłoszone na policję, no i ta łotewska policja jakoś poważniej to. Poważniej to potraktowała. Teraz jest podejrzany w tej sprawie, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jest ciężka akcja z paru powodów. Ponieważ, po pierwsze, z nieoficjalnych źródeł poszło info, że wysyłanie tych prezerwatyw to nie jest jakieś przestępstwo na Łotwie, więc nie można po prostu gościa do sądu walnąć. A druga sprawa, że zostało przeprowadzone takie dziennikarskie śledztwo, tam jakieś hakowanie, niehakowanie tego typu akcje. Niestety mój rosyjski nie jest aż tak dobry, żebym turbo dokładnie zrozumiał, ale podlinkuję wam artykuł właśnie po rosyjsku na podstawie którego właśnie ta, ten artykuł został napisany na czeskomie. No i ogólnie wyszło na to, że na jakimś forum szachowym był gostek Afromiejewskat, który to pisał tam w podobnym stylu, co w tych listach. I że na tej podstawie został ten użytkownik hakowany, przypisane to zostało do... Zawodnika, no i że to niby on. Na ile jest to prawda? Niestety w żaden sposób nie jestem w stanie stwierdzić, ale gruba akcja. No, i ten, że tenże mistrz międzynarodowy też przy okazji przy okazji padło podejrzenie, że tytuł albo został kupiony, albo w jakiś tam oszukany sposób zdobyty, ponieważ, tak jak widzicie, tutaj gość z rankingu 270 wskoczył na ranking prawie 2450, gdzie pamiętajcie, że wtedy nie było przelicznika 40, wtedy był przelicznik, przelicznik 15, więc naprawdę tego typu skoki były rzadkością. I ja tam sprawdziłem, i ogólnie Ziomek zagrał. Cztery turnieje w przeciągu trzech miesięcy. Ogólnie zagrał cztery turnieje życia z rzędu. No takie rzeczy się zdarzają. Rzadko to rzadko, ale jednak się zdarzają. No bo na każdym naprawdę grał wybitnie ponad, ponad swój ranking. No, ciężko powiedzieć. on no, tutaj ża żadnego dowodu, że było oszukiwane, po prostu nie ma. No, sy sytuacja co najwyżej podejrzana. No, i tak jak widzicie, tutaj szybko z tym rankingiem zleciał, co też jest dosyć typowe, no bo zazwyczaj po dużym zysku, no to następuje weryfikacja rzeczywistości. Także w kwestii tego, czy tytuł został zdobyty w nieuczciwy sposób, może tak, może nie, nie wiadomo. No, i tutaj FIDE też puściło info, no bo wiadomo, to było w trakcie bardzo ważnego turnieju, więc tam w trosce o to, żeby zawodniczki się nie spinały, żeby się mogły skupić na gierce, no to FIDE jakby kontaktowało się z tą policją. No i policja podobno e, bardzo poważnie podjęła sprawę. No i tak jak widzicie, jest ongoing in investigation. No i zobaczymy. E, jak to, jak to się rozwinie. Ale powiem Wam, że czo takiego, czegoś takiego to bym nigdy w życiu nie wymyślił.